tęskniliście, prosiliście, sami tego chcieliście, więc musieliśmy, nie mieliśmy wyjścia, wracamy, a właściwie to oni wracają, czyli ultra zręczni zawodnicy Industrii Kielce kontra konkurencje zręcznościowe i nie tylko, program, który będzie łączył w sobie elementy dobrej zabawy, frajdy, a też jasna sportowej rywalizacji. A że jest o co grać, o to się starać, nie świadczy nagrodą, którą przywidzieliśmy do naszego zwycięzcy, a jest nim, uwaga, tygodniowa jazda najnowszym modelem BMW SUV-em, prosto staro naszego partnera BMW ZK Motor z Kielce oraz dwudniowy pobyt w Binkowskim Resort. Ja nazywam się Wojciech Głowacki, będę miał przyjemność ten program dla Państwa poprowadzić, a pierwszym gościem, pierwszym śmiałkiem odważnym, który staje w szranki naszych konkurencji, a także pytań, jest człowiek absolutnie niepodrabialny. Gość, który ma do siebie niesamowity dystans. Mąż, ojciec dwójki dzieci. One and only Tomek Rudy Gębala. Cześć Tomek. Oni mnie do tego zmusili. Zanim zaczniemy naszą rywalizację, chwilę sobie jeszcze z Tomeczkiem pogadamy. Tomeczku, ja sobie po sieci trochę poszperałem i wyszło mi na to, że na dziś jesteś najbardziej utytułowanym, czynnym dowozem sportowcem w tym kraju. Gratulacje. Co? Jak najbardziej utytułowanym czynnym sportowcem? Mam tu na myśli, że masz największą liczbę medali i sukcesów jako rudowłosy sportowiec czynny w... A rudowłosy? To tego nie usłyszałem, nie no. Ale czekaj. Ty teraz też albo jakoś teraz rudych, czy to jak? Nie, teraz to jest bardzo popularne. Rudy jest bardzo popularne? Tak. To czemu nie jesteś rudy? No wiesz, ja lubię swoje włosy. Aha, czyli jednak... Jest to może idealne, ale nie miałem nigdy pomysłu. A czemu inni nie są rudzi? Czemu nie farbują się na rudo? A to już musisz mi pytać. No, ale... troszkę jednak dyskryminują rudych, trochę jednak dyskryminują i wiesz, jakąś odrębną kategorię traktują nas jak inną rasę. Ja myślę, że to trochę pod rasizm podchodzi. Czyli nigdy nie korciło cię, żeby zmienić kolor włosów? Ten tutaj jeden, który za kamerą stoi, kiedyś mnie tak namawiał do tego, ale nie, nigdy. Tomeczku, przechodząc na wątek handballowy, zaryzykuję też, że dziś tam bramkę oddasz więcej rzutów niż masz goli w tym sezonie. Aż tam może coś? Boże, chłopie, proszę Państwa, proszę zrozumieć. Po pierwsze, mnie do tego zmusili. Po drugie, jestem po 2,5 godziny treningu. Miałem bieganie, rzuty i siłownię już. To nie jest wymówka, Tomek. To nie jest wymówka, oczywiście. Ale mnie bark już boli trochę, więc wiesz, może być ciężko. Słuchaj, masz taką dawkę spotkań. Jesteś czynnym sportowcem, profesjonalistą. W ogóle po co ta gadka, że zmęczony i tak dalej? Na meczu też jesteś zmęczony, a musisz jakoś ogrywać się mecze. Ale wiesz, na meczu jest trochę tak większa motywacja i no nie przychodzi ci tutaj, wiesz, kolega tak, jeden. Chyba w 10-letnich mizu, no tutaj widzę. Ulokowanie produktu piękne, co nie? Aha, pięknie. A, czekaj. O, teraz muszę ulokować. I wiesz, no jakaś motywacja tam jest. Poza tym, no na bramkę zawsze fajnie porzucać, ale bramek myślę, że mam trochę więcej. Czy po cichu liczysz na to, że dobry występ zaowocuje tym, że sztab szkoleniowy w końcu doceni twoją grę w ataku i da ci więcej szans? O to tak zawsze usilnie walczysz? Znaczy, jeżeli byłby to dobry występ, to miałbym taką nadzieję, ale jeżeli miałbym obstawiać moje pieniądze, to bym powiedział, że sztab szkoleniowy nawet na to nie spojrzy. Czy jakiś stres i obawa przed dzisiejszym występem, rozumiem, jest, tak? Nie. Czyli pełna wiara w siebie i... No, to znaczy, wiem czego się spodziewać. Gotowy jesteś? Nie. Jedziemy! Dla naszych graczy przygotowaliśmy 6 konkurencji. I tak zaczniemy od przedstawienia pierwszej. Konkurencja pod nazwą Zero. Zadaniem naszego zawodnika jest rzucić piłkę na bramkę, stojąc na linii końcowej boiska. Nogi muszą być, nie mogą być styczne z linią końcową. Rzut może być oczywiście z odchylenia. Natomiast nasz zawodnik nie może przekroczyć linii końcowej boiska. 3 punkty odpowiednio punktowane. 5, 10 to są rzuty, które muszą być bezpośrednio w bramkę. Natomiast rzut, który jest tutaj odznaczony linią, przepraszam, pachołkiem, jest typową wkrętką za punktów 15. Łącznie zdobycia w tej konkurencji aż jest punktów 60. Zaczynamy. Tomeczku, widziałem wiele twoich meczów, ale z tej pozycji się nigdy nie widziałem rzucającego. No bo jest taka sprawa, że jak wypadniesz na linię końcową boiska, no to już jest piłka dla bramkarza i wtedy nie ma co rzucać. Masz rację. Noga do linii, tak? Tak, nie możesz przekroczyć. Jest! Aj. Okej, teraz konkurencja wkrętka.
Jeżeli ktoś wie, co to znaczy nie techniczna pustynia... Nie będę ukrywał, że to Tomek nie jest moim faworytem w tej konkurencji. Ajajajaj! Super! Dobra, druga strona, lecimy. Po drugiej stronie zadanie jest o tyle cięższe, że jesteś praworęczny, więc trochę jak filibistryki chyba będziesz musiał zastosować w tym przypadku. No też będę musiał spróbować, no wiesz, takie życie, no trzeba zostawić bramkę. Jedziesz, Miku. Mam jedną bramkę, więc o jedną więcej niż zakładałem, więc jest dobrze. Oj. Rzut numer 3, wkrętka. Teraz ja nawet nie wiem, jak to wkręcić dobrze. To będzie ciekawe. Dobra, to się wytnie. Techniczna pustynia. W konkurencji 0, to Tomek był bliski, ale nie 0. Zdobył 5 punktów na 6 rzutów, oddał jeden celny. Jedziemy dalej. Kolejna konkurencja, obij poprzeczkę. Nasz zawodnik będzie miał do dyspozycji 6 piłek. Konkurencja na czas, 10 sekund. Za każde trafienie w poprzeczkę jest punktów 5, także łącznie do zdobycia jest punktów 30. Tomeczku, gotowy jesteś? Nie. Jak zawsze. Czas, start! Opa! Chyba stop! Gdzie jest szósta piłka? Ale to dobrze, bo nie trafiłeś! Co? Ja chcę mieć to za sobą już! Ja nie trafię tutaj dużo, chłopie, jestem po siłowni! Ale mówię, jesteś sobie, jak masz szóstą piłkę? No patrz! Weź dwie, będzie sześć. Mordeczko, czas, start! Blisko! Nie ma! Jest 5 punktów! Jest! Stop! 3 razy trafił Tomek. Czyli ma punktów. 3 razy 5 punktów. Ile Tomek jest? 3 razy 5. No, w pomyśl. 11, tak? 20. Dobra, dajmy mu 17,5. Nie, no to już będzie słabe do liczenia. Kto to wymyślił? Po pierwsze, kto wymyślił w ogóle to, żeby to nagrywać? Po drugie, kto wymyślił, żeby mnie do tego wziąć? Po trzecie, czemu po treningu? Czemu? Tak, żeby nie było kontuzji. Albo jakoś PR-ówka. Patrzcie, jak Tomek nie potrafi rzucać. Teraz nikt nie będzie się mnie bał na pewno. Rudy, nie maruj. Kolejna konkurencja pod nazwą Rzut Siódmiaka. 5 piłek, konkurencja na czas, 15 sekund. Nasz zawodnik musi rzucić celnie piłkę do bramki. Co ważne, jeśli piłka trafi bezpośrednio w bramkę, ma punktów 10. Jeśli po kośle, ma punktów 5. Łącznie do zdobycia jest punktów 50. Zaczynamy. Wariancie, jedziesz. Czas start. Jest. 10. Tomeczku, jeszcze masz tylko 8 sekund. Szybciej. Jest. Tomeczku, 5 rzutów, 3 trafione. Przepraszam, takie 3,5 trafione. Chyba lepiej zgodnie z tymi przewidywaniami. Ja wstawiałem, że niczego nie trafię dzisiaj, więc wszystko, co trafiłem, to jest dzień, plus. Dzień króla. Nie, po prostu przyszedłem bez oczekiwań. Aha, to jest takie małe wiary. Patrząc na sytuację, w jaką ktoś mnie wprowadził... Oj, tam dobra, lubisz parunić i tak dalej. Baby marudzą. Dobra, idźmy, bo czasu nie ma. Dobra. Tomeczku, mamy styczeń, czyli rozrywki kadrowe. Dla ciebie wyjątkowy, bo po raz pierwszy nie na parkiecie, ale przed mikrofonem w studiu telewizyjnym. Tak jak masz lekkość mówienia, bo to jest fakt, tak zakładam, że komentowanie gry swoich kolegów wcale nie musi być do końca komfortowe. To znaczy, na początku po prostu ciężko się mówi, bo nie wiadomo, jak to dokładnie mówić, a piłka ręczna do tego jest tak szybkim sportem, że jak ja chciałem coś nawet powiedzieć, co się stało w danej akcji, no to już poszły dwie do przodu i już nie było sensu mówić o tamtej poprzedniej akcji po prostu. Okej, czy któryś z swoich kolegów miał do ciebie jakieś pretensje, jakiś taki negatywny komentarz, że być może coś powiedziałeś, miał do ciebie jakąś taką, że tak powiem, może uraz to ze słowo, ale jakąś taką uwagę, że
może coś za bardzo go skrytykowałeś, czy takowych w ogóle nie było? Znaczy, starałem się w ogóle nie krytykować, po pierwsze, a po drugie, nikt nic mi nie powiedział, ale to nie znaczy, że nie miał pretensji do mnie. Jak te mistrzostwa oglądasz, to cię tak najbardziej zaimponowało, być może kto albo co, czy jakiś może coś poza jeszcze, poza sportowego? Najbardziej to mi zaimponował rekord, który zrobili Niemcy. Tu ile? 55 tysięcy? Tak, pierwszy mecz na stadionie piłkarskim. To jest tak, 53 tysiące osób na stadionie, na meczu piłki ręcznej, no to jest wielki wyczyn. Kolejna konkurencja, Zalicz Płachtę. Nasz zawodnik, siedząc w siadzie prostym na 9 metrze, ma zadanie trafić w bramkę, nie tyle trafić w bramkę, trafić w oczko bramki. Zdanie jest o tyle ciężkie, że przed nim stają ci dwaj duzi panowie. Bramka ma 4 oczka, pewnie punktowane za 10 rzut dolny, 20 rzut w górny róg. Rzut jest nie na czas, 3 próby, maksymalna liczba punktów to 60. Zaczynamy. Co ważne, nasz zawodnik nie może oderwać bioder od ziemi, Jameczku. Możesz wychylić tylko tu, ale 4 litery muszą być na parkiecie. Czekaj, jeszcze się tu odchylę. Dobra, gotowy? Nie. Jedziesz. A! Gol! Nie. Gol! Gol, liczy nie się, no. Tak? Kończymy. 60! No i zepsuł, no. No i zepsuł. 60. Ale nie 60, pamiętajcie. Moi drodzy, uczciwie, Tomek dał radę. To, że jest koniem, każdy wie. To zrobił z bramką, każdy widzi. Maksymalna liczba punktów. Tylko nie dał rady. Pomogę. Ręce schowaj. Dobra. No jest, schowany, widzisz? Kolejna konkurencja, traf do beczki. Na zawodniku mamy w dyspozycji 3 piłki i co ważne, możesz sobie wybrać 3 punkty z odległości, z których chce trafić. Do odpowiednio punktów 5, 15 oraz 25. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tej konkurencji wynosi aż 75 punktów. Tomek! 75 przecież! Dobra. Po co mam walczyć teraz? Po co mam się kompromitować? Jeśli i tak nie wygram tego. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Słucham? Nie pierwszy, nie ostatni raz. Ostatni. Ja tu więcej razy nie przychodzę. Dobra. Skąd rzucasz? Z 9. Serio? A co? Na początku 9, to ja muszę to wyczuć. Nie próbowałem tego ani razu w życiu, chłopie. Ja rzucam do bramki, a nie do beczki. Myślałem, że masz większe ambicje. Ty, widziałeś mój występ w pierwszej konkurencji? Wtedy już był koniec. Wtedy było dziękuję, do widzenia. Już nie mówię o tej twojej konkurencji, na którą masz 60 punktów, no ale... konstrukcję. Tomeczko wybiera rzut za punktów 5, tak? Rozumiem. 3 razy 5? Tak celujesz? Zobacz, 3 razy za 5. Beczka jest twoja. A? To powtarzamy. Uj, za mocno. Dobra. Po co tyle siły? Jak już jest kompromitacja, to kompromitacja na maksa. Aj. Nie no, nie ma sensu to, wiesz. Tylko dajmy mu 2,5 za chociaż na zachętę. Za styl. Ile ta technika NBA dawała największe szanse? Dawała największe szanse, ale no, jak widzisz, żadnej nie było sukcesu, więc jak to mówi klasyk, kończ wasz, wtedy oszczędź. Ale Tomeczku, doceniam styl, daj 2,5 punkty za styl. Nie no, super. Dziękuję bardzo. Ale czemu mnie w to wciągasz? Kolejna, szósta, już ostatnia konkurencja w naszym programie. Rzuty w ciemno. Nasz zawodnik musi wykonać 15 obrotów wokół własnej osi, następnie chwycić piłkę, która jest od niego oddalona o 2 metry i także trafić w bramkę. Powiem tak, może być ciekawie. Wariacie, wiesz o co chodzi? Czas? Start. Raz, dwa, trzy, szybciej! 4, 5, 6, 7, 8, przyspiesz!
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, złap tą piłkę, patrz w bramkę, jest! Tak jest! Jak się czujesz? Beznadziejnie. Jest dramat. Składam wniosek do zarządu, czy byłeś kiedyś w takim stanie, Tomeczku? Nie, nie byłem. Nie, nie, nie. Oczywiście, że nie byłem. Nie byłem w takim stanie, ale proszę do zarządu, zwolnijcie go. Proszę was. On nas maltretuje. My jesteśmy do tego zmuszani. Oni nam każą tu przyjść. A my nie chcemy. Nie, słuchajcie go. Gada jakieś głupoty, to Rudy jest z tego. Robimy to wszyscy. Gra dla was. Czyim kosztem? I jakim? Przechodząc Tomek na wątek klubowy, wielu naszych zawodników w reprezentacjach. Za nami pierwsza runda, bardzo intensywna, wyjątkowo intensywna. Był ten czas na odpoczynek, na to, żeby głowa ochłonęła. Jakaś na chwilę na to była, ale no, Krzysiek Paluch niestety zadbał też o rzeczy, niestety. Zadbał o to, żebyśmy nie mieli też za dużo tego wolnego. A teraz w tym tygodniu sobie na pewno to dość mocno odbija na nas. A potem przychodzi jakiś, nie wiem, jakiś koleś, nie wiem kto, nie będę rzucał nazwiskami i każe ci jeszcze rzucać jakieś dziwne rzeczy. Czy ty indywidualnie jakieś swoje mecze rozpatrywałeś, analizowałeś swoje błędy, zagrania, gdzieś to, co mogłeś poprawić? No, dużo takich było. A propos tej analizy, po naszym meczu z rywalem z Płocka, w ich sieci, w ich social mediach pojawiło się pewne nagranie, które być może pokazuje cię w roli dobrego tancerza, ale niekoniecznie skutecznego obrońcy. Jaka była twoja reakcja na to, jak to zobaczyłeś? Reakcję zobaczymy na kolejnym meczu. Fajne podejście, podoba mi się. I ostatnie pytanko. Od początku lecimy? Nie, teraz nie. Ty sobie zadaj to pytanko w moim imieniu. Jakie pytanko chciałbyś, żeby Wojtuś ci zadał? Tomek, chcesz iść do domu? Tak, chcę. Przypomniałem sobie. Na końcu jest quiz. Jaki? Pytania jednokrotnego wyboru. Co wolisz? Kuchnia polska czy zagraniczna? Nie, no ale to jest pytanie, jaka zagraniczna? Ale jestem patriotą, więc tak, to polska. YouTube czy Netflix? Netflix. Wakacje w Polsce czy za granicą? Kiedy? Nie, w Polsce. Opiekę nad dziećmi czy zakupy z żoną w galerii? Opiekę nad dziećmi. Walka w Formule FM MMA czy udział w Azja Express? Why not both? Kolacja z jego świątek czy Robertem Lewandowskim? Nie wiem, jak żona teraz będzie. Głównie raz poletko. Słuchajcie, pierwszym gościem naszego premierowego odcinka był Tomek Gębara. Jak on ocenia swój występ, Tomeczku? Lepiej niż zakładałem, a nie zakładałem nic, więc top. Powiem tak, kilka niedociągnięć jest. Dzięki bardzo. I vice versa. Czekamy na wasze komentarze, opinie, sugestie, wrażenia po naszym pierwszym odcinku. Dajcie znać i co? Jedziemy dalej. Cześć, trzymajcie się.